Bastion Wschodni 3, zlokalizowany pomiędzy pawilonem Gwardii Wschodniej 2 i południowo-wschodni pawilon narożny. Ma największą szerokość i najkrótszą długość występu wśród bastionów twierdzy Su Von Hwasang. Twierdza Hwasang ma w sumie 10 bastionów, a ich kształt różni się nieznacznie w zależności od terenu. Wśród pieśni Su Von Hwa śpiewana twierdza, wschodni bastion 3 jest najszerszy i najkrótszy. Wschodni bastion 3 został zbudowany na stromym zboczu. Wśród pozostałych serów znajduje się tylko jedna linia pionowo-długich otworów do monitorowania i atakowania wroga zbliżającego się do zamku. Ponieważ jednak bastion wschodni 3 jest najszerszy, a jego krawędzie są zaokrąglone, na ścianie zewnętrznej zainstalowano dwa rzędy pionowo-długich otworów. Bastion, zwany po koreańsku Chi, był konstrukcją wystającą na zewnątrz z muru twierdzy, który miał za zadanie atakować zbliżających się wrogów z boku. Chi odnosi się do ściany wystającej na pewną odległość. W twierdzy Hwasang znajduje się 10 serów chronić zamek i atakować wroga zbliżającego się do murów obronnych. Nazwa ser pochodzi od chińskiego słowa oznaczającego bażanta, bo bażanty potrafią się dobrze chować i podglądać. Ser pierwotnie oznacza bażanta, ponieważ dobrze się chowa i dobrze wygląda. Dlatego też przyjęła nazwę i nazywa się Chi Sang. Twierdza Hwasang ma w sumie 10 bastionów, a ich kształt różni się nieznacznie w zależności od terenu. Tę formę bastionu można spotkać w zamkach na całym świecie. Bastion Su wygrał, twierdza Hwasang ma wyjątkowo piękny wygląd.